Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kozak95H. W dzisiejszym pierwszym odcinku gameplaya z gry Terrarii. Dawno w tę grę nie grałem. Nie będę tworzyć raczej poradników, tylko to będzie luźny gameplay. Nie będę przedłużać, wchodzimy w single player. Stworzę swoją własną postać. Wezmę typ włosów. I zmieniamy jego kolor trzema takimi podstawowymi kolorami: red, green, blue. Jakby ktoś nie wiedział, z angielskiego to jest czerwony, zielony i niebieski. Cichów nie będę zmieniać, stworzę swoją własną postać. Nazwę ją Redcaps 2. Wejdę do gry, stworzę własny świat, duży, będzie się więcej działo. Nazwę go Redcatek. Możliwe, że możecie słyszeć moją klawiaturę, ale tym się nie przejmujcie. Tworzenie świata jest dosyć długim procesem i dosyć trwałym, na przykład podziemny świat się dosyć długo tworzy, dlatego opowiem wam historię, co zrobiliśmy z takimi petardami w Sylwestra, gdy byłem u mojego kuzyna. Kupiliśmy parę petard. Nie wiedzieliśmy one do czego służą. To znaczy, wiem, że petardy do wybuchania służą. Ogólnie chyba każdy wie, do czego petardy służą, ale nie wiedzieliśmy, jaki to ma efekt. Pisało, żeby ją tylko położyć na ziemi. Więc podpaliliśmy jedną. Czekamy. Petarda nie wybucha. Podchodzimy do niej. Ona się zaczęła kręcić, wyrzucać iskry. To jest taki bombczek tak zwany. I niestety poparzyło nas wszystkich solidnie. Potem wyleciała w górę i pięknie trzasła. O ile się nie mylę, właśnie na CPN-ie wtedy była jakaś impreza na stacji paliwowej w pizzerii, która była naprawdę dobra. Zauważyli to niektórzy i wszyscy krzyczeli: ależ piękne, pójdźcie dalej, nie? To my puszczamy drugą. Wszyscy wpadli w zachwyt. No i my wpadli na taki pomysł, skoro im się tak te petardy podobają, niech zobaczą je z bliska. Gdzieś podpaliliśmy petardy. Otrzymaliśmy je tak z 1,5 sekundy, nie więcej, i wrzuciliśmy je na CPN. Sparzyło ich tam tak na serio nieźle, tak jak nas wcześniej. Trochę nas wyzywali. W sumie się nie dziwię, jak ktoś by mi rzucił petardę pod nogi, to ja bym zwariował. Jakbym go wyzywał, nie powiem jak. Ale mniejsza o to. Otworzyliśmy szampana po tych petardach, wypiliśmy go i było wszystko ok. To jest taka mała niby przygoda Sylwestra, ale przeszliśmy także całą w jedną noc, całą grę Halo 3. Właśnie stworzył się nasz świat, wchodzimy w niego. Pięknie jesteśmy w naszym świecie. Dosyć dawno nie grałem w tę Terrarię, ale wiem, że musimy przetrwać tutaj noc. O, chyba tędy już nie za bardzo, jakaś tu jaskinia.
wrócę do niej później, kiedy indziej, w innym poradniku. Sorry. Tfu, odcinku. Kasa. Musimy na razie znaleźć płaski teren, by wybudować naszą rezydencję. By nas mocne stwory nie skatowały. Ale to będzie trudniejsze niż myślałem. Ale z banków zbiorę je wszystkie. Kasa się na pewno przyda. Żelazo. Nawet skrzynia. Pięknie. Zabiorę wszystko. Niestety nie mam młotka, żeby te skrzynie zabrać. To można nadrobić. Ja pójdę raczej w drugą stronę, bo tutaj z tego co widzę nic nie znajdę. Dosyć ciemno przez te rośliny w tych jaskiniach. Przejdę tę jaskinię, ciekawe dokąd ona mnie doprowadzi. Ślepy zaułek. Przyda mi się trochę ziemi, żeby się tam wspiąć, bo to będzie dosyć trudne. Nie mając łańcucha. O, slim. Z nich wypadają żele, o ile się nie mylę. One się nam na pewno na pochodnie przydadzą. A, doskoczyłem. Teraz pójdę chyba tutaj, w to miejsce. Może na tamtej stronie będzie jakoś prościej, że tak powiem. Znowu schody. Prawie zmrok zapada, już południe, ja chyba miejsce na moją rezydencję nie znajdę. To musi być katastrofa. Oho. Widzę proste miejsce u podnóża góry. To będzie wręcz wspaniałe miejsce na rezydencję. Nie będę się dalej krzątać, bo i tak strasznie dużo straciłem czasu, zaczynam karczować to. Przełożę to tutaj. No, granaty wrzuciłem przez przypadek. Granaty mi się raczej później przydadzą. Zapewnie na jakiegoś bossa albo trudnego przeciwnika.
dobra, teraz muszę tą ziemię wyniszczyć. Dobra, stawiamy nasz domek. Właściwie, sorry, naszą fortecę. Na początku ona będzie skromna, ale jak będzie dużo gameplay, będzie ona rozszerzana. Można powiedzieć nawet zabytkowa. Mój błąd. Tu zostawię miejsce. Na pewno się ono przyda. Tymczasem tu muszę wyrąbać, żebym mógł stąd wyjść. Na pewno zetnę trochę drewna, bo ono mi się naprawdę przyda. Rozszerzeń na naszą fortecę. No, coś mi się wydaje, że będę tą naszą rezydencję robił po nocy. Jest dość późno, już prawie zachodzi słońce. Trzeba się chronić przed stworkami. Dobra. Teraz to na pewno zrobię drzwi, żeby nam ktoś się tutaj nie wlazł, ale się nie mylę. Tak, trzeba zrobić nasz stół craftingowy, zwany workbench. Są drzwi. Dwa wood doory. Wstawiamy. Nasz lokator się chyba niebawem wprowadzi, ale to jeszcze czasu. Muszę zrobić ścianę. Utwola. Powinno wystarczyć. Aj. Damy sobie za noże. I wstawiamy nasze materiały. Już. Zmrok zapada na poważnie. Myślę, że gameplay będę nakrywał około 20 minut, nie będę raczej przedłużać, nie wiem komu by się chciało oglądać takie długie. Jak widzicie, gdy zakrywam dom utwolem, ścianą, robi się dosyć ciemno. Oj. Ła. Właśnie gdy coś takiego powstaje, tworzymy młotek. Ja sobie go zrobię właśnie. I pięknie wyniszczę to, co nam nie wyszło. Muszę niestety podskakiwać, bo nie dostanę. Dobra. Stworzę... Mało mam żelu. Stworzę pochodnie. Tylko 6. Na pewno się przydadzą. Jedną tu wstawię. Jedną tutaj. No i na razie jest nic. Zdążyłem przed nocą. To był raczej koniec naszego odcinka. Ja się żegnam z Państwem. Komentujcie, jeżeli chcecie więcej takich gameplay. Subskrybujcie oczywiście. Może coś opowiem ciekawego. To było na tyle. Nara.